Teorie spiskowe, inaczej mówiąc konspiracyjne, czyli takie, których nie można w żaden sposób udowodnić, a które przedstawiają oficjalne wydarzenia w nowym, często złowieszczym świetle, od jakiegoś czasu stały się moją pasją. Zgłębiam je z przyjemnością, podziwiając zapał, pomysłowość i wiedzę tych, którzy je tworzą. To, że interesuję się teoriami spiskowymi, nie oznacza, że jestem nawiedzony i wierzę we wszystko to, o czym głoszą twórcy tych teorii. Na przykład nie wierzę w lądowanie ludzi na Księżycu, co według mnie jest największym kłamstwem, jakiego dopuścili się ludzie XX wieku. Tak, twórcy teorii spiskowych to często kłamczuchy, którzy puszczają w świat niesprawdzoną plotkę, w którą wierzy część społeczeństwa. Taka kolej rzeczy. W niniejszym materiale chciałbym przybliżyć jedną z teorii spiskowych, której twórcy posunęli się trochę za daleko, co mnie dosłownie rozbawiło, ale przyznaję, podziwiam ich za kreatywność. Mowa tu o Abydos, jednym z najbardziej znaczących stanowisk archeologicznych w Egipcie, pełnym bogatej historii i archeologicznych skarbów, które fascynują naukowców i turystów od wielu lat. Abydos znajduje się około 11 km na zachód od Nilu w górnym Egipcie i jest uważane za jedno z najstarszych miast starożytnego Egiptu, które odgrywało kluczową rolę w egipskich wierzeniach religijnych. W tym materiale przedstawię zarówno teorię spiskową, jak też dla porównania oficjalne informacje podane do opinii publicznej przez archeologów. Na uwagę zwracają szczególnie dołączone do tego materiału grafiki. Nie zmieszczę jednak wszystkich dostępnych w internecie zdjęć, bo nie ma to sensu. Możecie je sobie obejrzeć, chociażby przeglądając mapy Google albo strony instytucji, które wymienię później. Przejdźmy zatem do teorii spiskowej o Abydos. Według niej znajduje się tam portal do innego wymiaru. Nie ulega wątpliwości, że nasz świat skrywa wiele tajemnic, których nie potrafią wyjaśnić uważający się za autorytety naukowcy. Jednymi z nich są miejsca, które uważa się za portale do innych wymiarów. Naukowcy od stuleci badają te miejsca i nadal nie wiedzą do końca, co się w nich kryje. Miejsc takich jest wiele. W tym materiale zajmę się tylko jednym z nich. Abydos. Ten egipski klejnot nie tylko słynie z tajemniczych hieroglifów na swych starożytnych ścianach, przedstawiających niespotykane obiekty, takie jak czołgi czy helikoptery. Co więcej, sposób, w jaki to miejsce zostało odkryte, to prawdziwa historia z nutą nadprzyrodzoności. Wkraczając na grunt Abydos, krocząca po tych ziemiach Doroty Louise Eady, urodzona 16 stycznia 1904 roku, która zmarła 21 kwietnia 1981 roku, znana szerzej jako Om Sety lub Om Seti, stawała się częścią mitu w życiu codziennym. Ta brytyjska opiekunka antyków i miłośniczka folkloru jak gdyby wędrowała między światami. Zajmowała się świątynią Setiego I w Abydos, a także rysowała dla Departamentu Starożytności Egiptu. Ale jej historia nie kończy się na tym, bo wierzyła, że kiedyś była kapłanką w starożytnym Egipcie, co prowadziło ją do fascynujących badań nad tym miejscem. Życie i dzieła Doroty stały się tematem wielu opowieści, telewizyjnych produkcji dokumentalnych i biografii, gdzie historie z Abydos splatają się z jej osobistymi poszukiwaniami. Doroty twierdziła, że jest reinkarnacją kochanki faraona Setiego,
potrafiła przetłumaczyć egipskie teksty i wskazać archeologom, gdzie mają szukać miasta. Doroty mówiła, że znajduje się tam sekretne przejście do portalu. Próbowała otworzyć ściany, za którymi według niej ten portal się znajduje, ale nie udało jej się tego dokonać. Prawda, że Doroty to ciekawa osoba? Wróćmy jednak do teorii głoszącej, że w Abydos znajduje się portal do innego wymiaru. Nie mam nic przeciwko tej teorii i jeśli ktoś w nią wierzy, to jego sprawa. Jednakże osoby, które tę teorię popularyzują, czego nie mam im za złe, posunęły się o jeden krok za daleko. W świątyni Setiego I bowiem znajdują się ogromne pylony. To takie trapezoidalne wieże o prostokątnej podstawie i kolumny ozdobione reliefami przedstawiającymi mity, rytuały religijne i procesje ofiarne. Na jednym z tych reliefów można dostrzec rysunki, które nam kojarzą się z helikopterem, czołgiem, samolotem i innymi pojazdami. Na ekranie wyświetla się teraz oficjalne zdjęcie tego reliefu. Osoby głoszące teorię o tym, jakoby w Abydos znajdowało się przejście do innego wymiaru, tak jak już wspomniałem wcześniej, posunęły się o jeden krok za daleko. Fałszowanie prawdy nigdy, poza rządzącymi światem, nikomu nie wyszło na dobre. Co zrobili? Przy pomocy programów graficznych albo korzystając ze sztucznej inteligencji stworzyli nieprawdziwe grafiki, na których prezentują te pojazdy z reliefów w taki sposób, jak na obrazach, które teraz wyświetlają się na monitorze. Od wieków starożytne reliefy i zabytki egipskie fascynują ludzkość, odsłaniając tajemnicze ślady historii i kultury starożytnego Egiptu. Jednakże w dzisiejszych czasach niektórzy nie dbają o integralność tych dziedzictw, a wręcz przeciwnie, manipulują nimi dla własnych celów. Szczególnym przykładem tego haniebnego zachowania są fałszywe grafiki reliefów z Abydos, które nie tylko wprowadzają ludzi w błąd, ale także fałszują nasze zrozumienie historii. Osoby odpowiedzialne za produkcję i rozpowszechnianie tych fałszywych grafik pokazują brak szacunku zarówno wobec dziedzictwa kulturowego, jak i wobec nauki i ludzi. Poprzez manipulację zdjęć i grafik wprowadzają ludzi w błąd, podsycając sensację i dezinformację. W efekcie prawdziwe znaczenie i kontekst reliefów z Abydos zostają zatarte, a ludzie są pozbawieni możliwości prawdziwego zrozumienia starożytnego Egiptu. Ponadto produkcja fałszywych grafik reliefów z Abydos jest nie tylko aktami oszustwa, ale również szkodzi badaniom naukowym i edukacji. Naukowcy oraz eksperci, którzy poświęcają lata na studiowanie tych zabytków, są konfrontowani z fałszywymi interpretacjami i mitami, co prowadzi do dezinformacji i chaosu w dziedzinie egiptologii. Dlatego też jako społeczność musimy stanowczo potępić tych, którzy bez skrupułów produkują i promują fałszywe grafiki reliefów z Abydos. Musimy dążyć do rzetelnej edukacji i popularyzacji wiedzy opartej na prawdziwych faktach oraz autentycznych artefaktach. Tylko poprzez wspólne wysiłki w ochronie i szacunku wobec dziedzictwa kulturowego możemy zapewnić, że nasza wiedza o historii ludzkości pozostanie wierna i niezafałszowana dla przyszłych pokoleń. Prawdą jest, że naukowcy często świadomie, podpierając się swoim autorytetem i tytułami, wprowadzają opinię publiczną w błąd. Przykładów nie trzeba daleko szukać. Wystarczy przypomnieć sobie, co działo się na świecie w 2019 roku. Właśnie naprzeciwko takim świadomym oszustwom naukowców
występują twórcy teorii spiskowych. Ja właśnie takie stanowisko przyjmuję, badając te teorie. Często zaglądając do jakiejś teorii spiskowej, zdobywam cenną wiedzę, której nie można pozyskać z książek i stron internetowych. Moją przygodę z teoriami spiskowymi traktuję jako samodokształcanie, konfrontując informacje pozyskane z teorii spiskowej z oficjalnymi danymi naukowymi. Dlatego, kiedy zobaczyłem te fałszywe grafiki z Abydos, mówiąc delikatnie, poirytowałem się. Nie ma we mnie zgody na tego rodzaju praktyki. Jeśli ktoś twierdzi, że Ziemia jest płaska, że Księżyc jest plazmą, a Amerykanie jeździli łazikiem po Księżycu, niech sobie tak twierdzi, ale niech nie wprowadza ludzi w błąd, prezentując sfabrykowane, fałszywe dowody na poparcie swoich twierdzeń. Ludzi zainteresowanych wiedzą poza podręcznikową przybywa, czego dowodem jestem ja sam. I bardzo dobrze, bo świat skrywa wiele tajemnic, których odkrycie może być przydatne przyszłym pokoleniom. To tyle, jeśli chodzi o portal do innego wymiaru, znajdujący się w Abydos. Teraz postaram się Wam streścić oficjalne naukowe stanowisko dotyczące tego archeologicznego stanowiska. Abydos, znane również jako Abdżu, to starożytne miasto w Górnym Egipcie położone na zachodnim brzegu Nilu, około 560 km na południe od Kairu. Współcześnie jest to niewielka wioska, ale w przeszłości było ono jednym z najważniejszych ośrodków religijnych i kulturowych Egiptu. Miejsce kultu Ozyrysa. Abydos słynęło przede wszystkim jako miejsce kultu boga Ozyrysa, władcy podziemnego świata. Według legendy to właśnie tutaj Izyda, żona Ozyrysa, pochowała jego szczątki po tym, jak został zamordowany przez swojego brata Seta. W rezultacie Abydos stało się celem pielgrzymek dla Egipcjan z całego kraju, którzy przybywali tu oddawać cześć Ozyrysowi i modlić się o pomyślność w życiu pozagrobowym. Świątynie i grobowce. Głównym zabytkiem Abydos jest świątynia Setiego I. Wzniesiona w XIII wieku przed naszą erą, jest to imponująca budowla z ogromnymi pylonami, kolumnami i bogato zdobionymi reliefami. Na ścianach świątyni znajdują się sceny przedstawiające mity, rytuały religijne i procesje ofiarne. Wśród nich można wyróżnić Listę Królów, czyli chronologiczny spis faraonów od Menesa do Setiego I, stanowiący cenne źródło informacji dla historyków, a także, no właśnie, reliefy helikoptera, czyli tajemniczy rysunek, który niektórzy interpretują jako przedstawienie starożytnego latającego urządzenia, oraz sceny z życia codziennego, przedstawiające pracę rolników, rzemieślników i rybaków. Oprócz świątyni Setiego I w Abydos znajdują się również ruiny innych świątyń i grobowców, m.in. świątynia Ozyrysa, zbudowana z cegły mułowej, w której znajdowała się figura Boga, świątynia Ramzesa II, niedokończona, ale imponująca rozmiarami, cenotaf Djosera, symboliczny grobowiec pierwszego faraona z III dynastii, a także grobowce wysokich urzędników, bogato zdobione reliefami i hieroglifami. Znaczenie Abydos. Abydos było ważnym miejscem kultu religijnego przez ponad 3000 lat, od okresu predynastycznego aż po czasy chrześcijańskie, przyciągało pielgrzymów i kapłanów. Odkrycia archeologiczne w Abydos dostarczyły cennych informacji o historii, religii i kulturze starożytnego Egiptu. Warto również wiedzieć o tym, że w Abydos odbywały się misteria ku czci Ozyrysa, które miały na celu odrodzenie Boga i zapewnienie życia wiecznego jego wyznawcom. W Abydos, a właściwie w pobliżu Abydos, znajduje się Kom el-Sultan,
starożytne miasto Tinis, z którego według legendy miał pochodzić faraon Narmer, zjednoczyciel Egiptu. Ponadto Abydos jest jednym z najstarszych i najważniejszych stanowisk archeologicznych w Egipcie. Na koniec odniosę się do tego, w jaki sposób słynny helikopter z Abydos tłumaczą naukowcy. Otóż twierdzą oni, że te nowoczesne pojazdy na ścianach świątyni są rezultatem przypadkowego nałożenia się hieroglifów z różnych okresów, co stworzyło zbieżne kształty przypominające współczesną technikę. Otóż nie sądzę.